Cześć! W dzisiejszym odcinku przepis bazowy na muffinki. Tak, żebyście nie musieli szukać, bo często dekoruję, pokazuję Wam różne fajne dekoracje babeczek. No i chciałabym, żebyście też korzystali z najfajniejszego przepisu. To jest moim zdaniem najlepszy przepis. Babeczki wychodzą miękkie, bardzo smaczne i utrzymują swoją świeżość przez kilka dni. Przygotowanie oczywiście jest bajecznie proste. Na początku do miski wsypuję mąkę. Dodaję proszek do pieczenia, cukier, troszkę cukru z wanilią i teraz czas na mokre składniki. Wbijam dwa jajka, dodaję mleko, a także wlewam olej lub roztopione masło. To wszystko mieszam za pomocą łyżki. Pamiętajcie, że muffinków nie trzeba miksować, wystarczy je wymieszać. Nawet jeżeli wyda Wam się, że mają grudki, to nic im nie szkodzi. Właśnie takie powinny być. Teraz formę na muffinki wykładam papilotkami. Tutaj polecam mój poradnik o pieczeniu muffinek, ale ogólnie możecie piec w formie, w podwójnych papilotkach, wtedy się nie wyleją, z pojedynczych się wyleją, w foremkach silikonowych lub jakichś innych. Są też takie formy jednorazowe na stelażu, też bardzo fajne. Nakładam do każdej papilotki ciasto mniej więcej do 2/3 wysokości. Wstawiam babeczki do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę przez około 25 minut, aż z wierzchu babeczki będą lekko zrumienione, a wbity patyczek będzie suchy. Babeczki najlepiej obierać z papierków po wystudzeniu, przynajmniej częściowym. To też ułatwia zdejmowanie papilotek. Zobaczcie, tak wygląda upieczona babeczka. Jest mięciutka w środku. Delikatna, jak naciśniecie, ona też jest taka fajnie elastyczna, na pewno nie jest twarda. Do środka w trakcie robienia możecie dodawać różne dodatki. Na naszej stronie Kotlet TV znajdziecie wiele fajnych kombinacji smakowych, ale możecie naprawdę za każdym razem nawet zrobić każdą babeczkę inną, taki element niespodzianki. Na pewno wszystkie wyjdą bardzo, bardzo fajnie. Jakie problemy możecie mieć z babeczkami? Jeżeli góra będzie zbyt twarda, sucha, następnym razem pieczcie troszeczkę krócej. Jeżeli po upieczeniu babeczka Wam tak opadnie, to z kolei następnym razem pieczcie troszeczkę dłużej, wtedy ona nie opadnie po upieczeniu. A jeżeli macie problem ze zdjęciem papilotek od babeczki i nie jest to kwestia samych papierków, że one są jakieś dziwne, to po prostu do ciasta warto kolejnym razem dodać 2 łyżki mąki więcej. Widocznie może jest zbyt rzadkie. Tak jak wspomniałam, ciasto jest w przepisie takim szklankowym. Zapewniam Was, że wyjdzie i robione z małych kubeczków i w wielkim kubku, więc możecie śmiało robić. Zachęcam Was do własnych kombinacji smakowych, a także potem do dekoracji babeczek. Czekam na Wasze komentarze, jaki jest Wasz ulubiony smak muffinek i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!